materiał na 10 reportaży. A co u ciebie? Kończę kasetę, jeszcze kilka klatek. Zgadnij, kto idzie. O, zapewne taki pan, który się z nami pożegnał do jutra. Skąd wiesz? Doświadczenie. Od razu człowiek czuje się młodszy. A jak zdjęcia? Właśnie skończyłem. Wiesz? Domyślam się. Mógłbyś? O, no to chodź. Zara. Muszę najpierw zmienić kasetę. Po co właściwie robiłeś te zdjęcia naczelnemu? Przecież wiesz, że mafioła na punkcie sportu. A robienie zdjęć ze znanymi sportowcami taki korzonek. Od tego fioła. Dzień dobry, panie Piński. Szanowanie dla pana redaktora. Ma pan Grunwaldy? Panie redaktorze. A u pana w Piasecznie? A, poszukam. Aha, naczelny przysyłał tu już dwa razy tego swojego sekretarza. Czy pan jest? A więc elementy, prefabrykacja w budownictwie. O, to wszystko muszę mieć do jutrzejszego numeru. Jasne? Jasne, oczywiście. Szef mnie szukał? Nazywam się Buszewski. Buszewski! Mógł pan wreszcie postarać się o zapamiętanie. Chciałem się najuprzejmie poinformować, czy szef mnie szukał? Tak jest, szukał. Teraz ma konferencję z panią Raczyk, ale może pan wejść. Najuprzejmiej dziękuję. O, no jesteś nareszcie. Szkoda czasu, jedźcie. Dokąd? Pani Barbara po drodze ci wszystko wytłumaczy. Startujcie. Redakcyjnym wozem. Redakcyjnym wozem. Zaraz ci dam kluczyki, tylko gdzie ja je mam? Tu. Masz te moje zdjęcia z AWF-u? No przecież ci mówiłem, że nie skończyłem taśmy. Dzisiaj skończę, jutro rano będziesz miał. Cześć. Cześć. Stąd ten hałas! Mieszaninę umieszcza się w formach i ubija przy pomocy wibratorów. One właśnie tak hałasują. A... Potem surowe elementy dojrzewają w komorach nagrzewczych i to by było wszystko. Proszę bardzo, bardzo proszę, proszę bardzo. O, proszę. To my już panu podziękujemy. Jak to, proszę państwa? A gazobeton? Trochę śpieszymy się. Jeśli państwo nie zobaczą produkcji gazobetonu, jakby wcale u nas nie byli, to przecież osiągnięcie w budownictwie. No, to chodźmy. Proszę, proszę bardzo. Duszno tu. Nie ma wentylacji? I wentylacja, i klimatyzacja, wszystko działa. Bo widzi pani, gazobeton jest w produkcji delikatny, musi mieć stałą temperaturę. Bo gdyby na przykład był zimny przeciąg, to się zrobi zakalec. Zakalec? Właśnie. Wyobraźmy sobie, że pani robi w domu ciasto. Tak? Ciasto jest już gotowe. No i co pani robi dalej? Kładam do piecyka. O, to troszkę za wcześnie. Ciasto musi najpierw... No, no co musi? No co musi? Wyrosnąć. Oczywiście, przecież to jasne. Jasne, jasne. No więc rośnie. Panie inżynierze, na moment. Przepraszam bardzo. Proszę. Trzymaj.
Paśka! Zdjęcia gotowe? Oho, nie tak szybko, to nie pisanie tekstów pod zdjęcia. Tu trzeba popracować. Tylko nie tekstów pod zdjęcia. Zapominasz, że zdjęcia to tylko uzupełnienie do reportaży i równie dobrze może ich nie być. Rośniesz, rozwijasz się. Dobrze, dobrze, co ze zdjęciami? Z lustrzanki gotowe, ale chciałem jeszcze wywołać zdjęcia z drugiego aparatu, jeśli pani redaktor pozwoli. Pozwalam. Więc daj mi. Co? Aparat. Dałem ci w fabryce, bo mi przeszkadzał. Położyłam gdzieś. Obok siebie. Bo mi też przeszkadzał. I został w fabryce. Ładny interes. Przecież tam były zdjęcia naczelnego ze sportowcami. To może pojedziemy? O tej porze? Przecież nie ma nikogo z pierwszej zmiany. Nikt nic nie będzie wiedział. Pojedziemy tam jutro rano. Niestety nikt nie widział. Spróbujmy otworzyć, jak to było. Ty stałaś tutaj, ja tu, a pan? Nie odwołano i musiałem odejść. To proszę. Potem... Potem dałeś mi aparat. Daj torebkę. Powiedziałem, potrzymaj i odszedłem. Co robiłaś potem? Przeszkadzał mi, więc go odłożyłam. Chyba tutaj. Ale nie opowiadaj, tylko kładź. Ja robiłem zdjęcia i chyba wiem. Krzyknąłem do ciebie, a ty? A ja? Odwróciłam się. Ładny interes. Wczorajsze to te będą. Mają państwo szczęście, że aparacik wpadł do formy na dyle, a nie na cegły. Bo przy tej dziennej produkcji to ho, ho. Dyli robimy mało, nie doceniają na budowach. A dlaczego tak mało tych wczorajszych? Na budowę dziś wzięli. Mam dla pana trzy adresy. Na tych dwóch budowach na pewno są dyle, a na tym mieli stosować... Żonie zwycięstwa? Z redaktorem Kurkiem, proszę. Ale to trzeba sprawdzić na miejscu. Dziękuję panu. Proszę. Jurek? Mówi Janek. Słuchaj uważnie. Zrobiłem naczelnemu zdjęcia ze sławami lekkiej atletyki do jego kolekcji. To twoje akcje idą w górę. Niemożliwe. O, ładny interes. A skąd ja ci go wezmę? Zresztą coś wymyślę. A te dyle przy fabryce, dobrze pan sprawdził? Panie, jak ja coś robię, no, no, to... No, partacza bym ci nie przyprowadził. Musimy sprawdzić, na którym bloku montują te dyle i gdzie leżą dziś przywiezione. To może ja. Zawsze co mundur, to mundur. Zasuwaj. Dobry zwiat, to połowa roboty. Piotrowski zawsze powtarzał, nasz porucznik znaczy się. Jak forsowaliśmy Nysę, to... O, Jurek wtedy... już działa.
zwiadowcą trzeba się urodzić. Miętusik, koleżka mój, przebrał się raz w mundur niemiecki i poszedł na zwiad. Ale nie doszedł, bo go nasz patron wziął do niewoli. Dziś jeszcze nie montowali. Dyle leżą w okolicy tego dźwigu. Nie mogłem wszystkiego dokładnie dowiedzieć się, bo ten facet... Widziałem. Szybciej, bo się cała budowa zleci. Aha. Teraz szybko te dyle. Tylko żeby tak wyglądała, jak pan ziemię przeszukiwał. O, pan będzie spokojny. Pamiętam, jak Zieliński i dobra, ja... opowie pan później. Mogę i później. Czego oni szukają? Chyba mieni. Chyba pociski. Trzeba się odsunąć. Panie szanowny! Tych w kupie nie dam rady sprawdzić. Trzeba by rozłożyć przynajmniej po dwa. Patrz, kobiety biorą też do niewypału. Odważna. Jak każe, to musi iść, pewnie. Panowie, nie macie swojej roboty. Stoicie, no. Dzień dobry. Pani pozwoli, dobry. Inżynier Zakiewicz. Radczyk. Buszewski z Wydziału Niewypału. Zakiewicz, może państwu w czymś pomóc tutaj na budowie? O, trzeba byłoby zdjąć te dyle. Dyle. Panowie, panowie! Weźcie te dyle. Czy są jakieś niewypały? Dostaliśmy meldunek, że coś tu było, ale to jeszcze nic pewnego. Lepiej sprawdzić, sam pan rozumie. No oczywiście, to może ja pójdę po kierownika. W żadnym wypadku. Po co mu zajmować czas? Zresztą jak się wiadomość rozniesie, to może źle wpłynąć na wydajność. No tak, chyba w pewnym sensie, oczywiście. Panie szanowny! Jest! Coś podejrzanego tu, w ziemi. A co nas to obchodzi? Panie, ja jestem stary saper. Zawiadomimy kogo trzeba. Idziemy. Panowie coś znaleźli? Nie, nie. Jeszcze nie wiadomo, ale trzeba dokładnie sprawdzić. Poproszę łopatę i kilof. Panowie, dajcie łopatę i kilof. To się może źle skończyć. Idź do samochodu i czekajcie na nas. Głęboko siedzi! Chodu! Raz pamiętam, pod wsią Dąbrówka. To też musieliśmy uciekać. Chyba musi być jakieś wejście. Może z drugiej strony. Coś mi się to nie podoba. Może zadzwonili z tamtej budowy i czekają na nas? Jak się kto uprze, to takie uszkodzenie podręcznego wodociągu
Może uważać za sabotaż. O, zaraz sabotaż. Nie te czasy. Saper też człowiek i może się pomylić. Może, ale tylko raz. Potem zupełnie przestaje mówić. Spróbujemy wejść z tą delegacją, tylko wszyscy nie damy rady. Baśka, idziemy, szybko. Dowiemy się co, gdzie i jak i ściągniemy was. Zapytaj o Dylę. Wie pan, bardzo nas interesuje budownictwo. Domyślam się. A zwłaszcza Dyle gazobetonowe. Ale jakoś nie widzieliśmy. Po prostu nie stosujemy. Jak to? Zrezygnowaliśmy ze względów oszczędnościowych. Cegła gazobetonowa kalkuluje się taniej. I nie macie państwo ani jednego Dyla na budowie? Niestety. Szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym te kilkanaście pięter niżej. Brama jest z drugiej strony. Dwa razy wchodziliśmy bramą i nic dobrego z tego nie wyszło. Kowalski, Stasiek, też był przesądny i... Teraz... To jak wejdziemy? O. Jurek, co? Ty zostaniesz na straży, po tej stronie. Aha. W razie czego dasz znak. Szczekanie psa dobrze mi wychodzi. No może być. Pamiętam, jak raz przechodziliśmy z Piotrowskim przez druty. Ho, 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 ho! Przestań się wygłupiać. Przecież umówiliśmy się na szczekanie. A co się stało? Milicjant idzie. Dużo jeszcze? Ostatni. Jest! Ale czym to rozbijemy? Musimy poszukać narzędzi. Sierżancie, zostaniecie na warcie przy Dylu. Jest!
Panie szanowny, pan napisze, że to ja znalazłem. Pamiętam, Piotrowski, nasz porucznik, powiedział raz, z ciebie to taki saper jak... I tu się wyraził. Ale teraz... A, nareszcie. Powitać, powitać. Siadajcie. Znaleźliśmy niewypały. Piękny tytuł. Reporterze Echa na tropie śmierci zaklętej w żelazo. Dobre, co? No, o tym porozmawiamy później. Przecież to sensacja. Sensacja. W Warszawie ciągle jeszcze łatwiej znaleźć niewypały niż części do samochodu redakcyjnego. Siadajcie. Może powiecie mi, co to jest? Gazobeton, żelazobeton. No i co z tego? Nie rozumiem. Czytelnik też niewiele zrozumie. Czytelnika nie interesują szczegóły, jak się robi gazobeton. Jego interesuje, jak się robi domy z tego gazobetonu, w których on będzie mieszkał. Nowe dzielnice, rozmach budownictwa, jasne? Jasne, oczywiście. My właśnie... Tylko, że aparat nam zginął. Zawsze masz nieuzasadnione pretensje. Nieuzasadnione. My też chcemy pokazać rozmach budownictwa i nowe domy. Od samego rana biegamy po budowach. I przy okazji odkryliśmy niewypały. I Baśka ma bardzo interesujące szczegóły na temat budownictwa. Tak, jakie? Powiedz panu redaktorowi, jakie. Tak, tak, oczywiście. O, zresztą szkoda czasu. Musimy jeszcze przygotować materiał. Masz tu kluczyki. Idziemy. A, pani Barbaro, ja tu mam jeszcze coś dla pani. Dla mnie? To ja idę do ciemni. Przy okazji przynieś moje zdjęcia. Co to jest? Rzodkiewki. Bardzo trafne spostrzeżenie. A to jest koszyczek. Zawsze pani zostawia tu swoje rzeczy. No, jak wyszły moje zdjęcia? Są pewne trudności. Duże trudności, to znaczy, wiesz, nieprzewidziane okoliczności. Zresztą i tak prędzej czy później musiałem ci powiedzieć. Zdarzyła się bardzo przykra historia. Co za historia? W koszyku! W koszyku? Słuchaj, żartowałem, żadna historia, za 2 godziny będziesz miał zdjęcia. Do roboty, do widzenia, idziemy. Myte. Smacznego. Witaminki.